Z nami Maciej Miszkiń. Po bardzo krótkiej walce, spodziewaliśmy się krótkiej walki, tylko zastanawialiśmy się, kto będzie stał, kto będzie leżał. Ostatnio nie idzie mi te typowanie, ale przyznam szczerze, no trochę sercem typowałem za Łukaszem. No musiał znaleźć gdzieś ten sufit Łukasz Różański. Wiemy, że on nie sparuje z klasowymi rywalami. Gdzieś ci wszyscy przeciwnicy mieli mankamenty. Tutaj od pierwszych chwil było widać, pominając, czy tam były ciosy prawidłowe, czy nie. W mojej opinii gro z tych ciosów było prawidłowych. Większość trafiała celu tam, gdzie trzeba. Nie mógł znaleźć dystansu. Był po prostu za wolny na nogach. Ten zasięg mu bardzo, bardzo przeszkadzał, ale przede wszystkim wolne nogi, bo znamy pięściarzy mniejszych, o warunkach fizycznych zdecydowanie gorszych. Takim był Mike Tyson, takim był Andy Ruiz Jr. Natomiast potrafili znaleźć odpowiedni dystans, żeby ze swoich krótszych rąk korzystać. Tutaj tego dystansu absolutnie nie było. No w sumie wszystko się skończyło w tym pierwszym knockdownie, nie? Łukasz trochę poszedł otwarty, on zrobił zakrok, walnął prawą i to był początek końca. Generalnie to też wiedzieliśmy. No, Łukasz nie jest zawodnikiem, który za szczelnym blokiem podchodzi i potrafi ten dystans skrócić. Raczej liczyłem na to, że Okolik będzie tak spięty, tak zbetonowany na samym początku, że Łukasz po prostu doprowadzi z którychś z mocnych ciosów do celu. Tak się nie stało. Okolik był szybki, ostry, wyluzowany, wydłużył dystans na nogach. W pierwszej chwili przytrzymał Łukasza lewym prostym. Łukasz z nie swojego dystansu zadał lewy prosty, co sprawiło, że Okoli miał i czas, i miejsce na to, żeby skontrować prawą ręką. Ale wiesz co, ja nie byłem przy szatniach, bo ja tutaj już mało miejsca, bo przy ringu pilnowałem miejscówki na zdjęcia, ale chłopaki mówili, że Gallagher zrobił swoje, trener jego. Tak go zaczął nakręcać, że no tam naprawdę z pianą na twarzy wychodził Okoli podobno do szatni, do tej walki, także chyba też Gallagher tutaj wszedł, ustawił wszystkich łącznie z fotoreporterami, jak mają być daleko od ringu, i zrobił popisówkę, a być może tego Okoli potrzebował. Właśnie takiego faceta, który go nakręci i on mocno wejdzie w tą walkę. Przede wszystkim jakiegoś takiego charyzmatycznego człowieka, który da mu wiarę w siebie, da mu wiarę w swoje możliwości, bo o tym nigdy nie wątpiliśmy, o jego ani sile, ani warunkach fizycznych, ani doświadczeniu, ani umiejętnościach. Liczyliśmy na to, że nie będzie w stanie ich pokazać w walce z Łukaszem, ponieważ z jego presja, z jego nowe miejsce, z jego myśl o ostatniej porażce i tak dalej, i tak dalej. I tylko na to liczyliśmy. No to przewijało się we wszystkich wywiadach i we wszystkich analizach, które gdzieś tam widziałem, czy w których uczestniczyłem. Nikt nigdy nie zabierał Okolemu tych umiejętności, po prostu myśleliśmy, że on ich nie wykorzysta. Nic takiego nie miało miejsca, właśnie być może to jest zasługa trenera. Już uciekałeś do hotelu, ja cię próbowałem, więc naprawdę ostatnie pytanie. Okoli otwarcie mówi, że Bridger to jest taka waga przejściowa dla niego, on chce bić się wadze ciężkiej. Dzisiaj na ważeniu go zważyli, tutaj już w hali to 108 kg ważył. Uważasz, że jak on rzeczywiście by zwakował ten pas, to Łukasz jest rozgroczony. W ogóle nie ma sensu Łukasza o to pytać, ale Łukasz może wrócić na tron wagi Bridger? Kwestia tego, jak dużo zabrały mu te ciosy zdrowia oraz jak dużo zabrały mu te ciosy pewności siebie. Jeśli nie dużo, no to ta Bridger nie jest najmocniejszą kategorią wagową. Z pewnością wysoki ranking może go doprowadzić do tego, żeby ponownie zawalczyło tytuł, ale na razie jest zbyt wcześnie, żeby to sądować. Dzięki wielkie. Dzięki.